Witam Państwa w programie Obywatel szuka prawdy. Proszę Państwa, no dzisiaj prawda jest takim towarem, że tak ujmę gospodarczo, dość cennym, poszukiwanym, myślę, przez wielu z Państwa. I oczywiście poszukiwanie prawdy w czasie, który mamy teraz przedwyborczy, no myślę, że będzie dość ważne dla Państwa. W ramach tego, jako Studio Częstochowa, postanowiliśmy porozmawiać z kandydatami tutaj ziemi częstochowskiej do Sejmu i Senatu. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. Dzisiaj jako pierwszy nasz gość Tomasz Grzegorz Stala. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panie redaktorze, widzę Pan serdecznie widzów. Pan Tomasz Stala jest przedstawicielem Konfederacji, tak? Nie mylę się, bo tam Konfederacja ma wiele różnych odłamów. Nie. Konfederacja jest tak naprawdę sojuszem trzech ugrupowań. Konfederacji Korony Polskiej, Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego. No to już mamy jasność. Z panem Tomaszem Stalą, proszę państwa, już dlaczego pierwszym gościem jest pan Tomasz? Dlatego, że kiedy była prezentowani przedstawiciele Konfederacji tutaj z ziemi częstochowskiej na Placu Biegańskiego, rozmawialiśmy, że taki pomysł mamy i pan Tomasz od razu zgodził się, że jasne, nie ma problemu. Dlatego dziękujemy za to, że się pan zgodził. Mam nadzieję, że pozostali kandydaci też się zgodzą z nami porozmawiać, bo jesteśmy no małym medium tutaj lokalnym, Studio Częstochowa. Być może ci inni kandydaci będą chcieli w większych mediach występować, ale oczywiście wyślemy zaproszenie. Mam nadzieję, że również będziemy Państwu mogli zaprezentować też inne kandydatury z innych opcji politycznych. Panie Tomaszu, ja tak sobie przygotowując się do naszej rozmowy, troszeczkę sobie przejrzałem internet, co tam o panu piszą, i na początku chciałbym, żeby pan się odniósł do tego, co ja tutaj panu zacytuję. Kim jest Tomasz Grzegorz Stala? Antysemita, skrajny prawicowiec, kibol, rasista, wydawca, miłośnik Hitlera. No, kłamca oświęcimski nawet znalazłem takie hasło. Ja by się pan odniósł do tego. Wie pan co, panie redaktorze, większość tych epitetów, które pan przyznał, są to tak naprawdę rzeczy, które są penalizowane w kodeksie karnym. I no, dziwnym trafem ja nie zostałem jeszcze nigdy skazany za żadne z tych rzeczy, o które się o mnie mówi, więc no de facto, co mogę powiedzieć, tak? Jestem na pewno jednym z ciekawszych kandydatów chyba na przestrzeni nie tyle naszego tutaj okręgu 28 Częstochowa, ale chyba całej Polski, a przynajmniej o takim, o którym dosyć często wspominają również ogólnopolskie media. Co ja mogę powiedzieć? Na pewno przeszkadza wielu osobom moja niezależność i moja praca, jaką jest wydawanie książek, dużej ilości książek, ponieważ w zeszłym roku na przykład były to 43 pozycje z zakresu polityki, historii i religii. Ja staram się przedstawiać czytelnikom różne punkty widzenia, aby sami wyciągali wnioski i bardzo na to liczę, że będą tak robili. Dlaczego? Dlatego, że gdy oglądamy jakiekolwiek media, mamy podaną gotową wersję prawdy, której musimy się trzymać. Wiadomo, prawda, są trzy prawdy. Moja, twoja i taka. I wiadoma. Wiadoma. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby ludzie sami dochodzili do wniosków, a nie korzystali z opinii jedynych słusznych i prawdziwych autorytetów, w zależności, który kanał telewizyjny przełączymy. To teraz, panie Tomaszu, powiedzmy tak pokrótce, kim pan jest, bo oczywiście te epitety, które tutaj przytoczyłem z internetu, one nie określają wprawdzie, nie stawiają pana wprawdzie. Proszę powiedzieć tak w kilku słowach, kim pan jest, co pan robi, z wykształcenia i tak dalej.
No, to z wykształcenia jestem magistrem administracji. To był taki wątek w moim życiu, który rozpocząłem i wiedziałem, że chyba nie do końca się odnajduję w miejscu, w którym starano nauczyć się mnie danych przepisów prawnych, a nie rozumienia i czytania ustaw. Natomiast podjąłem się tego i doprowadziłem do końca. Zostałem magistrem administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto poza tym wykształceniem, które jest wyższe, ale to przecież nie jest żadne dokonanie, jestem przedsiębiorcą. Wcześniej pracowałem na etacie kilka lat, a od 2013 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, związaną na początku z rynkiem odszkodowań, a następnie jest to działalność wydawnicza. Posiadam rodzinę, dwójkę dzieci, interesuję się sportem, strzelectwem sportowym, kulturą posiadania broni, interesuję się gospodarką, nowymi mediami, interesuję się technikami manipulacji, jakie używane są przez tuzy tego świata, aby poprzez system zarządzania strachem regulować uczucia ludzi i sprawiać, aby bali się i słuchali. Bardzo interesujące jest to, co pan tutaj powiedział o sobie. Jest pan przedsiębiorcą. Pan Cejrowski w rozmowie z panem Mentzenem stwierdził, że do przedsiębiorców ma zaufanie, że nikt nie powinien do Sejmu wchodzić, kto się nie zna, kto nie, choć raz nie prowadził firmy i nie rozumie tego mechanizmu. Panie Tomaszu. Pan Cejrowski, muszę przyznać, że jedną z naszych książek dosyć pozytywnie zaopiniował. Powieść. To było bardzo miłe. I ja nie uważam, żeby kryterium przystąpienia do startu w wyborach i dostania się do parlamentu było posiadanie doświadczenia jako przedsiębiorca. Natomiast jest to na pewno spojrzenie zupełnie innej strony niż nadreprezentacja lekarzy, nauczycieli czy prawników w szeregach ław sejmowych. Troszeczkę mamy tu z dźwiękiem, czasem nam się troszeczkę zawiesza, dlatego że mamy dużą odległość. Dzisiejszy gość państwa i mój jest w Bułgarii, więc stamtąd odpowiada tutaj na pytania. Przechodzimy już do takich konkretów. Dział bezpieczeństwo. Jak Tomasz Grzegorz Stala widzi bezpieczną Polskę? Takie ogólnikowe hasło. Myślę, że wielu naszych rodaków, zwykłych ludzi, którzy nie wchodzą w jakieś arkana sztuki, proste pytanie by postawiło. Jak pan widzi bezpieczeństwo Polski dzisiaj? Przede wszystkim za bezpieczeństwo Polski odpowiadają siły zbrojne. Siły zbrojne, których poniekąd jestem częścią, ponieważ jestem żołnierzem rezerwy i mam wgląd w... Przepraszam bardzo, bo nam przerwało. Może jeszcze raz niech pan zacznie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to odpowiadają za nie przede wszystkim siły zbrojne Rzeczpospolitej. Ja jestem ich częścią z tego względu, że jestem żołnierzem rezerwy i mam tak naprawdę większą możliwość niż inni spojrzenia na daną sytuację od wewnątrz. Wydaje mi się, że czymś, do czego powinniśmy dążyć jako państwo i do czego będę chciał dążyć jako poseł ziemi częstochowskiej, będzie uniezależnienie wojska od polityków, bo tak naprawdę zmieniają się politycy, zmieniają się ustawy i wprowadzają bardzo duże zamieszanie w siłach zbrojnych, które nie służy polskiej armii. Czym jest w ogóle bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo jest poczuciem i jak to było zrobione przed II wojną światową, zachowywaniem równej odległości między Berlinem a Moskwą swego czasu, prawda? To było to, żebyśmy byli w odpowiedniej odległości, bo wtedy będziemy czuć się bezpiecznie. W tym momencie jest to teraz bardzo zaburzone.
ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą, ale też na politykę zagraniczną, jaką prowadzi państwo polskie, politykę podwieszenia się u klamki amerykańskiej i oczekiwania na wskazówki, jakie da Wielki Brat z Ameryki, aby konkretnie postępować. Jest to bardzo złe, ponieważ zaburza to suwerenne rządzenie państwem i prowadzenie suwerennej i niepodległej polityki. Ale czy dzisiaj jesteśmy w stanie taką politykę prowadzić w obecnym czasie bez właśnie tej pomocy amerykańskiej, czy też może niekoniecznie uwiązanie się w tej klamki, ale jednak no, Stany Zjednoczone są potęgą i budowanie tutaj silnej armii w oparciu właśnie o Stany Zjednoczone, czy to musi być negatywne? Absolutnie nie. Ale w tym momencie, w którym będziemy równie mocno współpracowali z Chinami, ze Szwecją czy z Turcją, prawda? To byłoby wtedy dosyć naturalne. Zresztą spójrzmy na politykę Viktora Orbana, który potrafi grać na kilku fortepianach z korzyścią dla swoich rodaków. My niestety jednoznacznie popierając naszego amerykańskiego sojusznika, bo zresztą jesteśmy w NATO, w sojuszu wojskowym, jednoznacznie, że tak powiem, tą opcję atlantycką reprezentując, niestety doprowadzamy do bardzo dużego konfliktu z naszym sąsiadem i to może być dla nas już bezpośrednie zagrożenie i niebezpieczeństwo. Oczywiście bezpieczeństwo to jest tak szeroki temat, że no, nie starczyłoby nam wielu godzin pewnie na rozwinięcie. Mniej więcej już Państwo mają orientację, jak się zapatruje Tomasz Grzegorz Stala na kwestię bezpieczeństwa. Rozumiem, że jest Pan za naszą obecnością w NATO i Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, to na ten moment nie widzę innej możliwości jak współistnienie i współuczestniczenie w tym pakcie, więc który daje nam mimo zagrożeń również wiele korzyści. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, która z jakże szczytnego i pięknego tworu, jakim miała być, czyli sojuszu gospodarczego, stała się przeideologizowanym tworem, w którym narzucane są obce nam kulturowo wzorce. Jeśli chodzi o Unię Europejską, myślę, że powinniśmy jako Polska i tak ja jako przyszły poseł ziemi częstochowskiej pracować nad sprawdzeniem i przeliczeniem bilansu zysków i strat ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej i edukacji rodaków w tym kierunku, żeby Polacy sami zdecydowali, czy chcą być w Unii Europejskiej. Natomiast w tym stadium, w jakim się obecnie znajdujemy, mogłoby mieć katastrofalne skutki, ponieważ nie do końca znamy i nie do końca wiemy, z czym się borykamy. Natomiast stanowcze nie, trzeba powiedzieć, wszelkim próbom narzucania nam tego złego zdania, a mianowicie genderyzmu, seksualizacji dzieci i tego, żeby podawać nam krzywiznę banana bądź uznawać marchewkę za owoc, bo robi się z niej sok. Jest to nielogiczne i obce nam kulturowo i cywilizacyjnie. Jest tam przerost administracji i na pewno widzę sporo zagrożeń płynących z Unii Europejskiej, szczególnie, że poprzez działanie prezydenta Kaczyńskiego, który podpisał traktat w Lizbonie w 2007 roku bodajże. Ja pamiętam wtedy wywiad z panią poseł Krystyną Pawłowską, która mówiła, że on musiał podpisać, bo jakieś siły naciskały. Niestety nikt nie chciał się dopytać, jakie siły mogły naciskać na prezydenta Kaczyńskiego, żeby podpisać właśnie ten traktat. A byłoby to bardzo ciekawe, ponieważ no to znów by pokazywało, że prowadzimy niesuwerenną politykę.
Już Państwo wiedzą, jak tutaj w tej kwestii nasz kandydat, przedstawiciel Konfederacji, jak widzi te kwestie związane z Unią Europejską. No, również temat rzeka, tym bardziej, że codziennie tutaj słyszymy różne ciekawe historie idące właśnie z tamtego kierunku. Panie Tomaszu, teraz przechodzimy do gospodarki. Pan jako przedsiębiorca, zwykły przedsiębiorca dzisiaj, powiedzmy taki najzwyklejszy, nie jakiś tam duży, prowadzący działalność gospodarczą, mógłby na pewno panu postawić takie proste pytanie. Panie Tomaszu, co zrobić, żebym ja miał czas na prowadzenie biznesu? No właśnie, bo czym zajmują się polscy przedsiębiorcy? Wiem, z punktu widzenia pracownika, przedsiębiorca jest krwiopijcą i tym, który płaci mało, a sobie zastawia większość pieniędzy. Natomiast tak nie jest. Przedsiębiorca jest osobą, która podejmuje ryzyko działalności gospodarczej. I czym się zajmuje? No właśnie, oprócz prowadzenia działalności gospodarczej, musi borykać się z problemami, które generuje nieprzyjazne dla niego państwo. Przede wszystkim, jeśli chodzi o państwo polskie, no to jednak system podatkowy jest bardzo skomplikowany. Nieustannie zmienia się ustawa o podatku od towarów i usług VAT. Nieustannie są takie nowości, nad którymi nie nadążają nawet księgowi. Więc dlaczego miałby nadążać nad tym pracodawca? Pracodawca zastanawia się, w jaki sposób móc płacić jak najniższe podatki, lawirując na granicy prawa. Ale dlaczego? No właśnie nie wiadomo, dlaczego Konfederacja i ja jako przyszły poseł ziemi częstochowskiej chciałbym sprawić, żeby podatki były niskie i proste, zrozumiałe dla każdego. Żeby nie trzeba było się zastanawiać, czy coś może być wliczone w koszta, czy nie może być zniesienie części podatków, na przykład podatek od spadku, czy podatek od darowizny, czy opłata za psa, to jest akurat, no, generalnie jest sporo obciążeń nienazwanych podatkami, które na nas spoczywają i które sprawiają, że niestety nasze społeczeństwo ubożeje. I do tego chciałbym doprowadzić, aby podatki były proste i niskie, żeby taka osoba jak ja, która ma wykształcenie poniekąd prawne, ponieważ jest to administracja, nie musiała korzystać z pomocy doradcy podatkowego raz na kwartał i nie zasypywała biuro księgowe wieloma pytaniami, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc do tego chciałbym doprowadzić, do uproszczenia i obniżenia podatków. A jak pan zapatruje się na kwestię, no teraz już 800+, czy widzi pan celowość, sens czegoś takiego, czy może widzi pan jakąś inną możliwość wspierania rodzin? No, przede wszystkim powinniśmy dojść i zobaczyć statystyki. Czy program 500+, jako program zwiększenia dzietności w polskim kraju, w polskim narodzie, się sprawdził. O ile zwiększył się przyrost i czy to ma w ogóle sens i znaczenie. Wiadomo, program 500+ sprawił, że z jednej strony polskie uboższe rodziny mogły sobie pozwolić pierwszy raz od wielu lat na jakieś dodatkowe frukty, które powinny być nam, no, może nie przyrodzone, ale każdy pracujący Polak powinien go stawić na dom, trawę, grilla, dwa samochody i wakacje co roku. Niestety tak nie było. 500+ w pierwszym momencie swojego funkcjonowania sprawił, że naprawdę sporo Polaków dostało solidny zastrzyk gotówki. Niestety zaczęło rodzić to też patologię, co druga strona bardzo skrzętnie wykorzystywała, mówiąc o właśnie ubogich rodzinach, jako że właśnie czerpią 500+ i nic nie robią. Uważam, że przede wszystkim pomoc powinna być dla osób, które pracują 500+, w ten sposób, aby
w jaki sposób one się na to składały. Jeśli chodzi o waloryzację do 800 zł, no to niestety to pokazuje, jak bardzo pędzi inflacja i jak bardzo wartość pieniądza spada. No to jest 800 plus, ale za 2 lata powiedzą nam 1000 plus, 1200, 1500 plus. Tylko że nie zdajemy sobie sprawy, że wtedy bochenek chleba będzie kosztował 40 albo 50 zł, więc chyba nie tędy droga. Powiedział pan, tak? Powiedział pan, że dla osób pracujących widziałby pan taką pomoc, czy na przykład matka... Nie dokończyłem myśli. Wydaje mi się, że znacznie prostsze byłoby po prostu odliczenie od podatków dla pracujących osób posiadających dzieci. Nie budziłoby to na tyle negatywnych emocji, gdyż wtedy... trafiałoby to do osób pracujących, ponieważ mogliby wtedy odliczyć podatek i byłoby to o tyle skuteczne, że nie napędzałoby i nie generowało patologii, które korzystają z systemu świadczeń socjalnych. I te dzieci, te pieniądze mogłyby wtedy realnie trafiać do dzieci, a nie być wykorzystywane niestety w niezbyt chlubnych i dobrych celach. Teraz chwilkę porozmawiamy o tutaj naszej ziemi częstochowskiej, bo pan tutaj z naszego regionu kandyduje. Proszę powiedzieć, co by pan zmienił w Częstochowie? Czy w ogóle widzi pan coś do zmiany? Może idą tutaj wszystkie kwestie w dobrym kierunku, może niezbyt szybko, ale na przykład w dobrym kierunku, a może nie w dobrym. Jak pan tutaj widzi działania w naszym mieście i co by tam ewentualnie pan widział do zmiany w naszym tutaj małej ojczyźnie? No jeśli chodzi o Częstochowę i o w zasadzie sens naszej rozmowy na ten temat, mogę się wypowiedzieć jako Tomek Stala, kandydat i mam nadzieję przyszły poseł ziemi częstochowskiej, ale muszą państwo mieć świadomość, że jako poseł naprawdę niewiele jest możliwości działania na rzecz swojego realnego działania na rzecz swojego regionu, widocznego. Przede wszystkim jest to praca lobbystyczna, czyli namawianie innych kolegów i koleżanek z ław sejmowych do popierania konkretnych wniosków, aby określony region, taki jak nasz, dostał konkretne pieniądze. Zadaniem posła jest też możliwość uczestnictwa, znaczy uprawnieniem jest uczestnictwa w obradach Rady Miasta, czy Rady Gminy, Rady Powiatu. I to też jest dosyć istotne, bo no może wprowadzać pewne poczucie postawienia do pionu radnych, którzy wydaje mi się w niektórych miejscach za mocno sobie pozwalają i folgują. Jeśli chodzi o Częstochowę, no to nie ukrywam, że jestem, mam poglądy prawicowe i bardzo nie podoba mi się system rządzenia przez SLD, które zawłaszczyło i uwłaszczyło się na Częstochowie. Zrobiło dużą krzywdę, ale zrobi to w sposób genialny, muszę przyznać, ponieważ cała hierarchia i procedura wyciągania miejskich pieniędzy poprzez fundacje, poprzez organizowanie różnych eventów, to naprawdę szapuba dla nich. Natomiast na litość boską Częstochowa jest bardzo zadłużonym miastem. My nie powinniśmy wydawać, my powinniśmy zaciskać pasa. I to bym zmienił. Zmieniłbym to, żeby zacząć spłacać długi, które są nieustannie zaciągane, coraz większe i większe, bo to pozwoli naszym dzieciom w przyszłości mieszkać jeszcze w Częstochowie, która będzie miastem naszym, a nie wykupionym, jak na przykład bodajże gmina Rymanów czy Wisłok Wielki, przez Siemens, ponieważ to już prywatne firmy udzielają pożyczek gminom, ponieważ nikt inny nie chce im udzielać, a mają takie wskaźniki gospodarcze. Bardzo bym chciał, żeby częstochowianie mieli swoje województwo, ale już jeden taki był, który obiecywał województwo, który miał realne możliwości po to, aby to uczynić. Natomiast niestety to pokazało jego siłę przebicia. Wydaje mi się, że częstochowianom potrzeba troszeczkę więcej luzu i powietrza, przestrzeni do funkcjonowania. Wszystkie te
miejskie remonty, które są, mówię na przykład o Placu Pamięci Narodowej czy Placu Biegańskiego, ponieważ no, jak sami wiecie, Częstochowa jest zabetonowana, troszeczkę słabo oddają klimat zielonego miasta i raczej ku temu bym dążył, żeby było miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią, a nie smogiem samochodów. I wcale nie mówię o ograniczeniu ruchu samochodowego, ponieważ to już chcą nam zrobić eurokraci i zrobić 15-minutowe miasta i przymus poruszania się rowerem. Częstochowa jest moim miastem i od urodzenia bardzo mnie złości na wiele rzeczy, ale bardzo kocham to miasto, ponieważ no, nie wyobrażam sobie żyć gdzie indziej, chyba że tu, gdzie teraz jestem, w Bułgarii, ale to na jakiś czas, bo przecież w Częstochowie są moja rodzina, moi przyjaciele i wszystko tak naprawdę, co kocham, jest w Częstochowie. Czy wierzy pan w to, że w końcu powstanie stadion dla naszych mistrzów? No, powiem szczerze, że kiedy palce macza premier Mateusz Morawiecki, to mógłbym mieć lekką obawę, że może do tego nie dojść. Na szczęście, na duże szczęście, nasze pucharowe wyniki są bardzo zadowalające i budzące nadzieję, w związku z czym bo ja się bardzo bałem, że w momencie hype'u Rakowa i tych sukcesów będą mówili o stadionie, ale później klub może podołować sezon czy dwa i byłby to świetny argument dla ludzi, no ale nie warto budować, bo to był tylko raz taki sukces i to się już więcej nie wydarzy, prawda? Natomiast tutaj ja wierzę, że Michał Świerczewski dopnie swego i powstanie, no na pewno nie stadion taki, jaki jest wymarzony, ale przynajmniej stadion na to, żeby móc rozgrywać wszystkie rozgrywki, a nie wyjeżdżać do Sosnowca, ponieważ jest to dosyć kiepska promocja miasta poprzez sport dla samego prezydenta. Jeszcze chciałbym zapytać pana, panie Tomaszu, w kwestii samorządowej. Czy uważa pan, że samorządy mają wystarczające tutaj pole do działania w naszym kraju, czy powinny mieć jeszcze więcej jakichś możliwości oddziaływania? Może niektóre rzeczy powinny być scedowane na państwo, żeby trochę odciążyć samorządy? Krótko mówiąc, chodzi mi o to, czy widzi pan potrzebę takiej większej niezależności samorządowej, czy też nie? Ależ oczywiście, że tak. Uważam, że zawsze jest bliższa ciału koszula i z jednej strony częstochowianie będą lepiej wiedzieć, na co wydawać swoje pieniądze, niż będzie to dedykowany budżet centralny i gospodarka centralnie zarządzana, bo sami dobrze wiemy, że to się już było próbowane i się nie udało. Z drugiej natomiast te największe obszary, które są najwięcej kosztują, czyli edukacja czy zdrowie, są na barkach samorządów i które niestety bardzo obciążają miasto. Byłbym za tym, żeby była większa możliwość ustalania i rządzenia we własnym lokalnym okręgu obszarze. Ale budzi to też wiele zagrożeń, ponieważ no, w niektórych obszarach mamy najwyższe możliwe podatki jako Częstochowa, więc jeśli byłby zniesiony na przykład taki limit, to bałbym się, że komuś już totalnie odbije i te podatki będą jeszcze wyższe niż są. Więc z jednej strony tak, jestem za tym, aby samorządowcy mieli większą władzę. Dwa, żeby odciążyć finansowo samorządy, które de facto no, muszą utrzymywać publiczny system edukacji, który jest niewydolny i publiczną
służbę zdrowia, która też jest niewydolna, znaczy służbę zdrowia utrzymywać. Wiadomo, że to są pieniądze znaczone, które idą z państwa, prawda? Ale chciałbym to rozwiązać troszeczkę inaczej, a mianowicie dokonać, jeśli chodzi o oświatę, wprowadzenia bonu edukacyjnego, edukacyjno-oświatowego, który pozwoli szkołom zarabiać, pozwoli nauczycielom zarabiać więcej, pozyskiwać przez szkoły sponsorów i wprowadzać własny program nauczania, co wydaje mi się, że doprowadzi do podwyższenia jakości kształcenia szkół. I jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to jednak zdemonopolizować działalność Narodowego Funduszu Zdrowia i wprowadzić więcej podmiotów, pozwolić wejść większej ilości podmiotom na rynek, co spowoduje polepszenie i przyspieszenie jakości usług, a tym samym, miejmy nadzieję, też odciąży budżet lokalny i krajowy i pozwoli lepiej funkcjonować nam wszystkim. A nie obawia się pan, że na przykład samorządy mogłyby się poczuć na tyle silne, że mogłyby jakąś konfederację zawiązać i nie chciałyby należeć do państwa polskiego, tylko nie wiem, mogłyby sobie stworzyć jakiś własny twór? No nie mówisz o takiej decentralizacji i aż o takiej swobodzie. Natomiast z drugiej strony chyba nie mamy się co martwić, ponieważ to jest taki dosyć political fiction i to dosyć mocny scenariusz. Choć działania mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i Rasiu na Śląsku naprawdę mogą budzić pewną dozę zaniepokojenia, czy czasem ktoś nam nie chce odłączyć kawałka terenu od Polski. Natomiast warto się temu przyglądać, ale chyba tylko swoboda pozwala się rozwijać, bo w momencie, w którym mamy kajdany na rękach i pętle na szyi, trudno jest cokolwiek zrobić twórczego. No i na koniec jeszcze, panie Tomaszu, chciałbym zapytać o kwestie takie związane bardziej z duchowością. Oczywiście niektórzy twierdzą, że religia to jest rzecz osobista. Niektórzy uważają, że to jest ważne, żeby wiedzieć, czy kandydat identyfikuje się z chrześcijaństwem, na którym Polska właściwie powstała, z którego wyrasta tak naprawdę. Jakby się pan odniósł do kwestii naszej takiej tożsamości chrześcijańskiej? No, generalnie zwykle, kiedy osoby mówią, że Kościół katolicki robi coś źle, a to najczęściej mówią i działają osoby, które nie chodzą do kościoła i nie są katolikami czy chrześcijanami, to mówię, odpowiadam tak, podaj mi błąd albo coś złego w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak nienawidzisz Kościoła, którego to przedstawicielem tu na ziemi jest Kościół Chrystusowy, czyli Kościół katolicki? Uważam, że to Kościół katolicki miał ogromne znaczenie na pewno w miejscu, w geopolityce polskiej poprzez chrzest naszego kraju włączenia do kręgu cywilizacji łacińskiej, do rozwoju gospodarki w średniowieczu, tworzenia manufaktur, do rozwoju edukacji. Natomiast w tym momencie niestety Kościół boryka się z dosyć dużym kryzysem, natomiast my nie możemy się obrażać na Pana Boga, że takie są owieczki. No, mamy takich księży, takich policjantów, lekarzy, na jakich zasługujemy i którzy wyrośli z nas samych. To nie są ludzie oderwani od rzeczywistości, to są tak naprawdę odzwierciedlenia nas samych, więc ja nie mam z tym problemu. Staram się być katolikiem.
No i to było ostatnie tutaj nasze pytanie. Myślę, że bardzo dużo wiedzy Państwo zyskaliście o kandydacie, o jedynce Konfederacji z ziemi częstochowskiej. Państwa i moim gościem był Tomasz Grzegorz Stala. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie Panu redaktorze. Muszę z przyjemnością stwierdzić, że oglądam Studio Częstochowa jako jedna z niewielu niezależnych, co jest dosyć istotne, bo pozwala dać swobodę twórcy, kiedy nie jest podwieszony u jakiejkolwiek klamki. I z miłą chęcią ogląda się takie niespaczone polityczną poprawnością, czy też przymusem niemówienia o pewnych sprawach, bo skąd się czerpie pieniądze rzeczy. Więc ja bardzo dziękuję panu i całemu zespołowi za pracę. Mam nadzieję, że te zasięgi będą coraz większe i większe i przeskoczy pan lokalne telewizje. Przecież jedyne, co was różni, to tylko to, że oni mają ogromną masę pieniędzy, a pan jest hobbystą. Tak jest, dokładnie tak, ale ja muszę powiedzieć taką rzecz, że czym więcej, proszę państwa, małych, niezależnych mediów, chociażby takich, nie wiem, no, gminnych nawet, tym lepiej w ogóle dla całej debaty, bo no właśnie tak jak pan powiedział, hobbyści mają to do siebie, że mogą sobie na więcej pozwolić, no niekoniecznie w wielkiej masie, prawda, bo to nie o to chodzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Ja się z Państwem żegnam i mam nadzieję, że kolejni goście się pojawią. Zobaczymy, kto się tutaj zdecyduje jeszcze u nas wystąpić. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia.